Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Bloons Monkey City. Jest to gra, którą mi zaproponowaliście w komentarzach. Jest to odcinek testowy, po prostu z zapytaniem, czy chcielibyście serię z tej gry. Jeśli tak, dajcie znać w komentarzu lub po prostu zostawcie pozytywną ocenę. Będę po prostu się na to patrzył przy podejmowaniu decyzji, czy zrobię serię z tej gry, czy też nie. Moi drodzy, co mogę powiedzieć o samej grze? Jest to gra twórców Bloons Tower Defense 5 czy Bloons Tower Defense Battles. No ogólnie po prostu tych twórców od baloników. Jest to chyba ich najnowsza produkcja. Produkcja z roku 2014. Jeśli się nie mylę, Bloons Tower Defense Battles premierę miał w 2012 roku, a Bloons Tower Defense 5 w 2011. Także ta gra jest definitywnie najnowsza. No zobaczymy, czy najnowsza znaczy najlepsza. Nigdy w nią jeszcze nie grałem, nie miałem z nią styczności. Minusem na pewno takim, który już od początku daje się we znaki, jest fakt, że nie ma jej w wersji HD. Przynajmniej z tego, co ja zaobserwowałem, nie ma jej niestety w wersji HD. Dlatego widzicie tutaj takie dziwne, wiecie, po prostu wziąłem jakieś tło, ściągnąłem z Google Grafika, żeby było właśnie, żeby coś w tym tle po prostu było, a nie czarne paski. No i słuchajcie, zobaczymy sobie, jak ta gra wygląda. Nie ma jej niestety na Steamie, ja gram na stronie Ninja Kiwi, na Steamie jej nie ma. Jeśli chodzi o baloniki, to na Steamie są tylko Bloons Tower Defense Battles i Bloons Tower Defense 5. Wcześniejszych części na Steamie nie ma, ale na tej stronie Ninja Kiwi możecie zagrać we wszystkie części baloników. Polecam zrobić sobie konto, bo wydaje mi się, że sporo rzeczy tutaj nie można robić, jeśli nie macie zrobionego konta. Tak z ciekawostki powiem, tytułem ciekawostki powiem, że ja na tej stronie zaczynałem grać w Bloons Tower Defense Battles. No dobra, moi drodzy, lecimy play, zobaczymy. Zobaczymy, co się stanie. Okej, okay, co my tu mamy? Imperium Oids. A, to może ja już w to kiedyś grałem. Może już w to kiedyś grałem, tylko nawet nie ogarnąłem. Dobra, go to city. Idziemy, zobaczymy, co to znaczy. Imperium Oids. No to jest definitywnie dobra nazwa, jak dla ten... Jak dla... Tak, ja w to chyba... Kiedyś chyba raz to włączyłem na chwileczkę, ale nic tutaj nie robiłem. No zobaczymy co nam tutaj tutorial powie. Witamy w nowym miasteczku Małpek. Ten teren naokoło twojego miasta czeka na to, żeby być, wiecie, odkrytym. Dobra, może ja nie będę tłumaczył, bo zaraz, wiecie, ja zaraz... Mój angielski to nie jest na zbyt wesołym poziomie, chociaż muszę się pochwalić. Matura z angielskiego poziom podstawowy 90%, a poziom rozszerzony 80%, także całkiem spoko. Dobra, pomińmy to sobie. Wydaje mi się, że sporo rzeczy będę tu robił intuicyjnie. Wydaje mi się, że będę to właśnie robił intuicyjnie, że to mnie będzie prowadziło za rękę, także... No, o, tak jak myślałem. Klikamy tutaj. Co my tu mamy? Ekspedycje, ile ma, jest to poziom easy, teren trawiasty, starting cash 350, no to co, atakujemy, tak? Tak to wygląda. Tak to wygląda, zobaczymy sobie zaraz, o co tu właśnie chodzi. Next. Aha, świetnie, możemy postawić, no taki klasyczny, że tak to ujmę, tutorial, nie ma tu nic jakiegoś bardziej, możemy spacją? O, świetnie, możemy spacją rozpocząć. Super. Next. No i mamy tutaj pokazane, żeby, wiecie, żeby kupić drugą małpkę. Super. Fajne jest to, że spacją również tutaj można rozpoczynać, również przyspieszać. Także to jest na pewno spoko. Aczkolwiek ta stara grafika, no troszeczkę boli. Troszeczkę boli. 3x3, czyli chyba zaraz to przejdziemy, tak mi się wydaje, bo tutaj na górze macie, zobaczcie, 3x3, więc to chyba będzie koniec. Zwycięstwo, super. I dostaliśmy za to 350 golda, tak? Dobrze rozumiem, czy jak to funkcjonuje? Victory, okej. Okay. Poptastic. Śmieszna taka parodia słowa fantastic. No w każdym razie nie straciliśmy życia, dostajemy za to jakieś 5 jakichś kryształków, dowiemy się później, do czego służą. Bonusowy hajsik 130 i zarobiliśmy 10 punktów doświadczenia. Super. Możemy coś zbudować. Dart Monkey Hall. Super, no na razie tylko to możemy zbudować. I gdzie mam to postawić? W tym miejscu? Nie, możemy tutaj na przykład postawić. Super. Building takes time, but you can... Speed this up by using, okej, Bloonstones, czyli mamy tych Bloonstonesów 105 i możemy przyspieszyć budowę używając tych Bloonstonesów, super. Monkey items, the dart monkey hall is finished, okej, czyli tutorial przyspieszył mi budowę tego budynku. Click the my monkey button. Co my to, wyłączmy to. To see the different amount and types of monkey you have. Okej, okay, tutaj możemy zobaczyć, jakie małpki odblokowaliśmy.
z tego co się orientuję. Czy są tutaj w ogóle jakieś nowe? Nie, nie ma chyba nic nowego. Wszystko to jest to, co znamy z poprzednich części. No ale spoko. Event on. Jest jakiś event w ogóle. Dobra, no lećmy w takim razie. Upgrades for your Dart Monkey are research w jakiejś tam akademii. Super. Super, super. Czekajcie, bo tutaj jest troszeczkę... Okej, no i gdzie my to mamy teraz nacisnąć? Okej, tutaj jest wszystko, wydaje mi się, w miarę... Dobra. Czy mamy kolejny atak wykonać? To mnie ciekawi. No zobaczmy, spróbujmy wykonać kolejny atak. I zobaczmy, o co chodzi. Okej. Pyk, możemy postawić to gdziekolwiek, super. No i co, niech baloniki lecą. Aha, lecą z tamtej strony. Okej, tak dziwnie pokazuje ta strzałka. Pokazuje, z której strony lecą, a nie jakby... Wiecie, a nie dokąd. Myślałem, że wiecie, że skoro pokazuje w tamtą stronę, to znaczy, że tam wlatują, a to tymczasem jest troszeczkę inaczej rozwiązane. Wow, czyżbym nie mógł... A nie, okej, tutaj trzeba tylko kliknąć, nie przeciągać. Jestem przyzwyczajony z Bloons Tower Defense 5 do tego, że trzeba przeciągać, a to tymczasem wystarczy tylko kliknąć. Także spoko. No i 3 na 3, to będzie ostatni, to będzie nasz ostatni tutaj pojedynek, z tego co się orientuję. Także spoko. Nie jestem pewien w ogóle, czy ja dobrze zrobiłem, czy jakby o to mnie prosili. Zaraz zobaczymy. Okej, okay. Nie straciliśmy życia, 130 golda, exp... Oj, wygraliśmy jakiś teren. Build a Monkey Academy. Monkey Academy. Ja sobie poczytam o tych budynkach, o co chodzi. Great. Your Monkey Academy is underway, but it will take... Okej, okay, trwa 5 minut. A ja w tym czasie mogę sobie spokojnie ogarniać jakieś nowe tereny, tak? Aha, i widzę, że tutaj jest różny poziom trudności. Okej, możemy odebrać hajsik. Spoko, to też super. Mamy dużo hajsu, ale nie wiem za bardzo... Upgrades. Zobaczmy upgrades. Kurde, a to wszystko, wiecie... Ja sobie to wszystko ogarnę na pewno po tym materiale, bo to myślę, no jest tutaj sporo do ogarnięcia. O, świetnie, mogę już zabrać 5 gold. No dobra, no spróbujmy sobie jeszcze przejść ponownie coś na tym trybie... Ponownie coś łatwego. Bo to również jest poziom jeszcze easy. Bo wydaje mi się, że na jakiś trudniejszy poziom wypadałoby, żebym miał chociaż troszeczkę, wiecie, jakieś lepsze małpki, nie? Bo teraz zobaczcie, mam ulepszenia poblokowane. To trzeba będzie wszystko odblokować. Ciekawe to jest z tymi budynkami. Jest troszeczkę jakby inny system tutaj tej rozgrywki, nie? Inaczej jest to zrobione, inaczej jest to przemyślane. No spoko, wygląda całkiem spoko. Aczkolwiek troszeczkę graficznie troszeczkę płaczę. Takie mam wrażenie, że no graficznie to jest troszeczkę lipnie. No ale zobaczymy jak to będzie. Jak świetnie, udało nam się pokonać, znowu udało nam się coś przejść. Zwycięstwo, świetnie. 130 golda i 10 expa. Wygraliśmy jakiś nowy teren. I tu już mamy coś na trudniejszym poziomie trudności. Małpki i itemki. Zobaczmy te... Czy ja mogę kliknąć w tę dart małpkę? Nie mogę. My trucks. Odblokowuje się na 10 poziomie. Okej. Okay. Czyli tutaj nic nie zrobimy z tym faktem. Build. Okej, tutaj możemy, rozumiem, boomerang. Możemy ulepszać te budowle, tak? W taki sposób? Czy źle rozumiem? Ninja Dojo. Zbudujmy Ninja Dojo. Tutaj zbudujmy. Będziemy mogli finish now za 20 tych kamyków. A spróbujmy. Spróbujmy, wiecie, zrobić ten finish, tak? Wow, tutaj mamy event z Blunariusem. Mamy jakieś eventy tutaj. Spoko. Na razie się tym nie będziemy zajmowali, bo to dla nas na razie jest za dużo. Aha, tutaj mamy jakieś zadania z nagrodami, z tego co rozumiem. Get a treasure chest, nagrody. No dobra, no zobaczymy zaraz jak to tam funkcjonuje. W każdej chwili mogę sobie to otworzyć, więc nie będzie, myślę, problemu. No dobra, możemy spróbować. Czekajcie, w takim razie monkeys and items. Czy ja mogę cię jakoś tutaj kupić? Bo jestem ciekaw, w jaki sposób, wiecie, jakby w jaki sposób mogę nabyć jakieś nowe małpki, nie? Bo na razie mam tylko... Ninja Dojo. Aha, tutaj możemy w ogóle kupować ulepszenia, z tego co zauważyłem. Okej.
15 minut aż. 15 minut aż ulepszenie do tego. Tyle czasu nam pochłania. No ciekawe, ciekawe. Dobra, możemy spróbować tutaj zawalczyć, ale to jest chyba troszeczkę trudniejsze. To jest na poziomie hard. Próbujmy, zobaczymy co się stanie. Aczkolwiek mam wrażenie, że dostaniemy w pierdziel. Znaczy nawet jestem tego pewien, ale no zobaczmy, zobaczmy co się stanie. Jakie tu baloniki... Aha, okej, no to będzie bardzo ciężkie w takim razie. To nie będzie nic łatwego, skoro tutaj takie baloniki lecą w pierwszej rundzie, a rund jest aż 5. Okej, a teraz lecą czerwone. No dobra, mamy troszeczkę również zielonych, niestety. Troszeczkę tego przeleci, tylko 25 punktów życia mam. No nie jest to za dużo. Postawmy te małpki w taki sposób. No nic więcej tutaj nie dostawię, nie? Nic więcej tutaj nie dostawię. Możemy za te kamyczki, za te małpie kamyczki tutaj jakiś monkey boost kupić i jakieś inne tego typu rzeczy. No, my tego nie przejdziemy, nie? My tego nie przejdziemy raczej. Raczej nie ma takiej opcji. Wypadałoby, żebyśmy mieli po prostu jakieś budowle inne niż tylko te dart małpki. Albo po prostu, wiecie, jakieś też inne ulepszenia może. Bo to, co teraz mamy, to... No niestety, no niestety. Niestety, niestety to nam się nie uda. Okej, świetnie. Tego nie przeżyliśmy. Co to jest? Aha, to się odblokowuje na 5 poziomie. To jest jakiś evencik. Don't run out of power. Build a windmill. Okej, musimy zbudować coś. Coś musimy zbudować. Okej, nie mogę na razie grać ten. Nie mogę na razie grać tym... Tym z bumerangiem, bo nie mam tego domku skończonego. A teraz zbudujemy ten domek. Monkey Team. Okej, tego też nie mamy. To wszystko się nam podblokowuje. Jejku, to jest dosyć sporo opcji z tego co widzę. Naprawdę dość sporo opcji. Your city is now level 3, super. Zarobiliśmy tyle i będziemy mieli, okej, fajnie, fajnie. Long range darts, o super. Research long range darts upgrade, super. Tylko jakby to zrobić, nie? Monkey Academy. O, i tutaj mamy, możemy odkryć sobie, o, super. I to 5 minut zwiększony zasięg. To w sumie nawet nie tak źle. Możemy też tutaj coś odkryć? Super, możemy. Teraz wszystko kosztuje pieniążki. Jejku, ile tych budowli tutaj trzeba pobudować, nie? Masakra, ale całkiem ciekawy jest ten system, całkiem ciekawy jest ten system. Jakby na to nie patrzeć. Okej, tutaj mamy jeszcze coś na easy, więc powinniśmy dać radę to jakby zrobić, więc sobie zróbmy to, skoro tutaj mam mapkę jakąś na easy, to ją sobie dziobniemy. Wow, jakaś taka pokręcona mocno. Jakaś taka mocno pokręcona. No nic, postawmy w taki sposób i zobaczmy co się stanie. Okej, w taki sposób to działa, no raczej nie będzie problemu. Tak mówię, no jest to mapka na easy, więc nie mamy zbytnio co się przejmować. Dobra, postawię na wylocie, żeby po prostu jak najszybciej móc przejść dalej. No dawaj, lecimy. Lecimy z tematem. Pyk, 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 pyk. Okej, pyk. Super. Congratulations mamy. Mamy kolejny teren, na którym możemy znowu coś postawić. Spoko. Treasure chest. Get the treasure chest. Aha, mieliśmy i tak coś zbudować. Tutaj było. Windmill. Build. Gdzie to jest? Special. Premium. O, tutaj jest to windmill. 500 kosztuje. No, możemy to zbudować. Mamy jakieś premium budynki. No spoko. Ale to 500, ale to zaraz będziemy mieli. Super, już mam 500, więc możemy zbudować. Tylko co nam to daje, nie? Co nam to daje? Zaraz zobaczymy. Generate power for buildings in your city. Make sure have enough power to keep your city running. Aha. I potrzebujemy jeszcze tutaj... Aha, okej, tutaj jest ten power. I do czegoś nam on jest potrzebny. You are using 65. Aha, używamy... Korzystamy z 65 punktów tego poweru, z 70 chyba jakie mamy dostępne na chwilę obecną, także trochę tego korzystamy, że tak to ujmę. Dobra, no lecimy sobie z kolejnym w takim razie, nie? Z kolejnym terenem. W miarę prosta tutaj sprawa. Także no lecimy oczywiście. Także mówię, dajcie znać, czy w ogóle chcecie więcej odcinków z tej gry.
W sensie z Bloons Monkey City, bo to będzie dla mnie jakby, tak jak mówię, no będę patrzył na wasze oceny, komentarze. Myślę, że mimo wszystko głównie chciałbym się skupić na Bloons Tower Defense 5, bo ta gra mi najbardziej podchodzi. No ale wiadomo, jakby mogę również coś tam z tej gierki dla was wrzucać. Ogólnie to czekajcie, bo z tego co widzę, pozwolę sobie w tym momencie troszeczkę tak śmiesznie, ale zedytować scenę, czekajcie. Ja bym trochę bym poszerzył, o ten segment tutaj, tyk, super, okej, i zwiększmy ją, o, tak jest git, tak wydaje się, że jest git, dobra, no lecimy, udało nam się to ukończyć również, jakieś tam nagrody, kolejny teren, super, kolejny teren na easy, lecimy, lecimy sobie z kolejnym terenem na easy, aha, okej, stąd wylatują, to ja bym, wiecie, obstawił jakoś tutaj, coś w tym stylu. Nie ma no zbyt dużej filozofii. Ciekawe jest to, że jest tutaj tak mało rund, nie? To jest na pewno jakieś takie w miarę ciekawa sprawa. Dobra. Tutaj sobie postawię kolejną małpkę, bo z tego co widzę, to ona tutaj na pewno będzie miała co robić. Spoko. No i ostatnia runda. Niby najtrudniejsza, ale to widzicie, same czerwone lecą, więc jakieś mega trudne to nie jest. Jakieś mega trudne to nie jest. Moja, mi się w sumie ta gra tak... Jakoś strasznie tnie, nie? Strasznie muli, takie mam wrażenie. Pewnie na odcinku wy też to wiecie. Łoch, tutaj też na morzu można walczyć. I w ogóle very hard. Ja pierdzielę. To wszystko trzeba będzie ogarnąć. W swoim czasie oczywiście, bo muszę mieć odpowiednie liczby. Aha, tutaj mamy tego treasure chesta. Grass terrain treasure chest oczywiście również. Wow, tutaj też możemy walczyć w górach. Super, no zawalczmy. Zawalczmy, no to wydaje mi się taka gra, która wymaga od was troszeczkę czasu również. Tak widzicie, no tutaj te budowle, żeby się zbudować, jakby potrzebują czasu. Okej, tutaj dostawmy małpkę. No i kolejną postawię, nie wiem, w tym miejscu. Nie ma tutaj, tak mówię, nie ma w tym raczej nic trudnego. Ale myślę, że to może być ciekawe z tym odkrywaniem, wiecie? Z tym odkrywaniem mi się wydaje, że to na pewno nawet będzie całkiem ciekawe. Jak my później będziemy grali, to sądzę, że no, może to być naprawdę, naprawdę interesujące. W ogóle droga do odblokowania tutaj wszystkiego jest no inna, jest to coś innego na pewno niż do tej pory miałem do czynienia. Okej, 100 tysięcy, wbiliśmy chyba nawet kolejny poziom czy coś takiego, nie wiem, ale odblokowujemy sobie sporo miejsc, w których możemy coś zbudować, ale szukam, wiecie, szukam tych łatwych terenów, bo brakuje nam mimo wszystko jeszcze troszeczkę wieżyczek, więc na razie wolałbym zajmować się właśnie tymi łatwymi terenami. Bardziej niż tymi trudnymi, ponieważ no te trudne są dla nas, tak jak widzieliście na początku, no jeszcze ciutkę za trudne, dobra. Poleśmy sobie w taki sposób, powinniśmy sobie poradzić. Tak jak mówię, stawiam wszystko możliwie jak najbliżej wylotu, żeby po prostu robić to jak najszybciej, bo nie jest to zbytnio trudne dla mnie. No ogólnie, no hej, to jest na poziomie easy, więc raczej nie ma tutaj zbytniej filozofii. Victory mamy, udało się, kolejne zwycięstwo. Musimy się udać po tego treasure chesta tak powoli, tylko no, tutaj mamy już trudniejszy poziom. Fajnie by było, jakby nam się... Czekajcie, no to udało mi się zrobić, więc teoretycznie powinienem mieć w swoich szeregach, tak? Powinienem mieć tę małpkę. Dlaczego jej nie mam? Upgrades Ninja Dojo Build Upgrades. Okej, no tobie kupiłem już jakieś ulepszenie, nawet nie wiem za bardzo dlaczego. My City. Okej, no mamy... Tutaj jest moje miasteczko. Okej, dlaczego mam zero tych małpek? To mnie ciekawi. W jaki sposób to funkcjonuje? Jeżeli ja tutaj mam to dojo, to powinienem móc tu rekrutować małpkę, nie? Tak mi się wydaje, że to by miało najwięcej sensu. No bo wiecie, mam ją ulepszoną, ale jej nie ma w moich szeregach z drugiej strony, więc to takie... Niby ją mam, ale tak naprawdę... Tak naprawdę nie. Okej, to mógłbym również ulepszyć. 9 minut. Mamy już ulepszony zasięg w ogóle. Okej, no tu możemy sobie coś zbudować. Build. Dart Monkey Hall to niekoniecznie. To już mamy całkiem sporo. Dobra, oddajmy finish now. Jest. Kurde, jak tutaj, wiecie, jak zrobić, żebym miał więcej niż jedną... W sensie, żebym miał więcej niż te trzy dart małpki, nie? Nie wiem, jak to zrobić za bardzo.
build my monkeys, my trucks. Dobra, no na razie w takim razie próbujemy z tym, co mamy. Wprawdzie jest to poziom troszeczkę zwiększony, poziom trudności, ale mamy z drugiej strony ulepszony zasięg. Już możemy kupować to ulepszenie do zasięgu, więc może nie będzie aż tak ciężko. No zobaczymy. Ulepszmy zasięg troszeczkę. Jak tej ulepszy zasięg, to może będzie sięgała tutaj od razu. No i niestety nie. Niestety nie, byłoby za pięknie. Okej, no to już jest jakiś trudniejszy poziom, bo widzicie, mam 2 na 5, więc to już jest coś trudniejszego niż to, z czym mieliśmy do tej pory styczność. Okej, ważne, że ta dart małpka kosztuje 200, więc postawię od razu jakąś tutaj, niech sobie stoi również. Też jej zasięg subgrade'ujemy. Zrobimy po prostu wszystko, co się da tak naprawdę. Okej, te baloniki będą jeszcze tutaj leciały, więc raczej... Okej, raczej uda się je rozklepać. Spoko, no... W tej rundzie może być już ciężej, skoro z poprzednią mieliśmy taki problem. Po prostu wiecie, kwestia tego, żebym poczekał, aż te upgrade'y się zrobią i tyle tak naprawdę, bo tam widziałem, że mogę jednak kupić, wiecie, tak nie sporo tych upgrade'ów, więc no tylko kwestia tego, żebym poczekał. Ale może to zrobimy, może nam się uda w sumie. W sumie jakoś sobie radzimy. Okej, no już nic więcej tutaj nie mogę kupić. To jest poziom trudności medium, okej, spoko. Czyli nie jest hard, nie jest to, co graliśmy jakby na samym początku dzisiaj. Znaczy, no wiecie, tam kilka minut temu dosłownie. Jejku, masakrycznie te baloniki teraz, no to tutaj to mnie trochę zalewają. 20 życia? Nie, przeżyjemy to raczej. Raczej nam się uda. Okej, udało nam się to przejść, super. Super, super, bo to było coś trudniejszego. No dzięki temu, że mamy ten zasięg zwiększony. Starter pack. Nie, dzięki, bo to podejrzewam, że trzeba, wiecie. Okej, coś tam mamy, jakieś zadanka. Podejrzewam, że to za to trzeba zapłacić. Jeden piece of land rated hard or higher. Aha, mamy sobie poradzić z jednym jakimś ten, z jednym takim, z jedną właśnie tego typu. Hard albo jeszcze trudniejszym. No okej, świetnie, świetnie. Ja bym sobie bardzo chętnie poradził, boss battle to nie. Monkey team. Capture land. Jakby tu wiecie, jak ja... Mnie bardzo to ciekawi. Mamy tutaj bank. On jest na poziomie pierwszym. Mamy tutaj to dart monkey. Gives you one dart monkey. Okej, a to co robi? Może ja muszę inny jakiś ten... Inny jakiś budynek zbudować, nie? No pewnie tak. Pewnie tu jest dopiero dla... No tu jest dopiero dla ninży. A kosztuje mnie aż 8 jakby energii. A ja nie mam... Widzicie, ale nie mogę tego postawić. Mam golda, ale nie mam wolnej jakby 8... Wiecie, nie mam wolnych 8 sztuk energii. Będę miał, jeżeli to bym zbudował. Pyk, widzicie, okej. Okay. Zbudowaliśmy ten wiatrak i teraz powinienem móc zbudować coś, co by mi dało możliwość korzystania z ninży. Tak, zbudujmy to w tym miejscu, zakończmy od razu. Spoko. I teraz powinniśmy teoretycznie mieć ninżę właśnie w naszych szeregach. Bo tu zbudowałem domek, który jest odpowiedzialny za ulepszenia, a ten mi dodaje jedną ninja małpkę. Okej, no i możemy teraz spróbować, moi drodzy, zrobić to na hardzie, bo wydaje mi się, że wiecie, ninja małpką nie powinno być aż tak trudno, jeszcze z dwoma upgrade'ami to już w ogóle nie powinno być, wydaje mi się, jakoś mega, mega trudno. Aż 7 tych. A nie, to chyba to czegoś takiego nie próbowaliśmy. to jednak nie jest to, co próbowaliśmy na początku, to jest jeszcze trudniejsze niż to, co na samym początku próbowaliśmy, także no może być mega ciężko, no ale zobaczymy jak to będzie. Dobra, dostawmy sobie może jakąś dart małpkę. Ulepszyłbym jej zasięg, bo nie jest to na pewno nic drogiego. A na pewno mi się przyda. To ulepszenie za 300 to na pewno byłoby jeszcze coś całkiem spoko. Coś, co można by było kupić. Żeby ona tak szybciej naparzała, nie? Dobra, mamy za 300 ulepszenie. No, zobaczymy. Czwarta runda, moi drodzy, i całkiem spoko to idzie w tym momencie. Okej, fajne jest to, że te kamienie, jakby te... Kamyczki, które jakby dzięki którym możemy przyspieszać cały ten proces. Kurde, spodobało mi się w sumie. Cały ten proces stawiania tych budowli, że on jakby
jak to się mówi, że je można tutaj normalnie zdobywać w trakcie tych misji właśnie. No jestem ciekaw, jak bardzo rozrośnie się nasze miasteczko tutaj Małpek. No nie wiem czy, no mówię, nie wiem czy wam się ta gierka spodoba, bo zdaję sobie sprawę, że graficznie jest już troszeczkę gorsza od Bloons Tower Defense 5. Ale i tak, jeżeli grałbym w to, no to wiecie, z tego odcinkiem bym rzucał powiedzmy 2 razy w tygodniu, czy coś takiego. Więc no, po prostu dajcie znać, tak? Po prostu dajcie znać, co o tym sądzicie, ja będę bardzo, bardzo wdzięczny. Dobra, ogarniamy sobie na spokojnie, jak to wszystko tutaj leci. Spokojniutko, 7 na 7, moi drodzy, gładko, gładko, naprawdę gładko nam to poszło. Wiktory. Oczywiście, udało się, udało nam się, na spokojnie, nagroda jest, oczywiście, treasure chest, quest skończony, level up, co to jest? Zobaczmy, co myśmy odblokowali, nie chcę starter packa, zwycięstwo, spoko, wow, 1000 kasy znaleźliśmy. Aha, możemy jakby... Runda 18. Możemy wspierać jakichś innych graczy, tak? Tutaj mamy jakiś event w ogóle. Nie, wiecie co, ja na razie tego nie ogarniam, więc na razie sobie to... Jejku, ile tu jest rzeczy do zrobienia, ja pierdzielę. Dobra. Aha, bank. Muszę bank zbudować, bo ten mój już nie ma... Mogę go ulepszyć, ale kosztuje to... Dużo. Nie wiem ile, ale mnie nie stać. Więc muszę chyba zbudować kolejny bank. Żebym mógł więcej pomieścić po prostu tego hajsu. Z tego co rozumiem. Czekajcie, moment. Najpierw ogarnijmy co oni chcą. Build a second banana farm. Okej. Okay. Build a second banana farm brzmi dobrze. Monkey bank, banana farm. 2000. Wow, a to dużo miejsca to pochłania, więc może najpierw nie. Czekajcie, jak to anulować. Okej, tutaj. Można escape'em również, więc spoko. Build a tag shooter storage factory. Okej, to możemy zbudować. Wiem, gdzie to jest. To jest to. O to im chodzi. Zbudujmy sobie to za 5 minut. Koniec. No nie będę tego przyspieszał na razie. Gdzie ja bym mógł zrobić miejsce dla tej fabryki? No tutaj. Znaczy dla tej farmy. No w tym miejscu bym mógł zrobić miejsce. W tym miejscu mogę zrobić miejsce, mam tutaj jakieś w miarę, no łatwe poziomy do przejścia, 1 z 5, więc to nie jest coś tak trudnego jak graliśmy przed chwilą. Chociaż to przed chwilą też całkiem spoko nam, wiecie, całkiem gładko nam poszło. No ale to teraz jest jeszcze prostsze, tak? Dobra, wszystkim tutaj poulepszamy zasięg, no i wydaje mi się, że bezproblemowo powinniśmy przez to przejść. Mamy 40 punktów życia. Ogólnie ten odcinek zapoznawczy trwa już 27 minut, ja pierdzielę. No troszeczkę trwa, troszeczkę przyznam się szczerze, no wiecie, no, ten pierwszy odcinek tak troszeczkę przydługi będzie, bo człowiek musi się wciągnąć, wiecie, troszeczkę człowiek się wciągnie i ogarnie, o co chodzi. Ja mam tak zawsze z jakąś grą, że jak wiecie, pierwszy raz sobie pogram, to tak się wciągnę i po prostu zawsze długo sobie pogram. No chyba, że gra jest jakaś mega nudna, ale ta gra w sumie nie jest słaba. Na początku myślałem, że jest troszeczkę lipna, ale tak teraz wydaje mi się całkiem spoko. No nie wiem, zależy. No zobaczę, czy dacie jej szansę, czy nie. Zobaczę na komentarze, na oceny. Jestem naprawdę ciekaw. Masakra, ale mnie nos spędzi. Och, masakra. Wybaczcie, że tak wiecie, drapię się po nosie na odcinku, ale... Ale mnie po prostu spędzi. Okej, bank jest pełny, więc nie możemy nic zebrać. No myślę, że ja bym bank jeszcze jakiś zbudował, co nie? Zbudujmy może tutaj bank. Tutaj mamy możliwość zbudowania banku. Okej. Skończmy go teraz i zobaczmy, czy... Jest. Finish now. O, nawet było to jedno z zadań, tylko nie doczytałem. Mamy teraz limit 3000, spoko. O kurde, to jest jakieś... Teren rzeki. A jest balloon type, very hard. No to może very hard to jeszcze nie. A tutaj? Tutaj mamy coś całkiem łatwego. Okej, taką mapkę już raz graliśmy. Więc nie wydaje się to nic bardzo trudnego. O, nie możemy grać tu ninja ten. Nie możemy grać tu ninja małpką. Okej, jakoś sobie z tym poradzimy chyba. Chociaż nie, poprzednio nam się nie udała. No okej, ale nie mieliśmy tego ulepszenia z powiększonym zasięgiem wtedy. Więc może teraz nam się uda. Przynajmniej na to liczę. Dostawmy tutaj może jeszcze jedną małpkę. A?
Nie no, wydaje mi się, że damy radę. Wydaje mi się, że damy radę. No już więcej ulepszeń nie mogę kupić. Już więcej nic nie mogę kupić tak naprawdę. No ale to na spokojnie, nie stresujemy się. Będzie dobrze, tak? Będzie dobrze. Musi być. Musi być ok. Dobra, lecimy sobie. Piąta runda, moi drodzy. Piąta z pięciu, więc już całkiem spoko. Już całkiem spoko. O, tutaj mogę jeszcze kupić ulepszenie, nie zauważyłem. Nawet życia nie stracimy, więc... Warf, spoko. No, fajny jest ten system upgrade'ów. Kurde, jest to coś na pewno innego. Jest to na pewno coś innego. Okej, no life lost, więc dostaliśmy jeszcze te kamyczki. Kamyczki... Okej, no to przydałoby się chociaż zaorać, żeby tutaj, wiecie, cztery miejsca potrzebuję. Zobaczmy w ogóle, jak wygląda sprawa z ulepszeniami. Power jest spoko, dzięki tej turbinie mam bardzo dużo tutaj energii. Okej, czekajcie, pyk. To jest odpowiedzialne za ulepszenia. Increases attack range of all towers within Monkey Village radius by. Okej, tutaj mam jeszcze to kupione, więc... O, za 1000 punktów doświadczenia ulepszenie dla tej ninja małpki, aż godzinę. Nie, to za... nie chcę przyspieszać. Bardzo drogo. Znaczy bardzo długo. No, ale to spokojnie. No, bo to taka... To czuję, że to będzie taka bardziej gra, że wiecie, pograsz trochę i potem zostawiasz na jakiś czas. No, ale jakby, jeśli chodzi o kwestię nagrywania, to to absolutnie nie powinno przeszkadzać. Okej, zagrajmy sobie pyk. Od razu ulepszenie. No i lecimy. Wydaje mi się, że bezproblemowo. Chociaż jest tutaj 1 z 7, więc no to jest ta troszeczkę trudniejsza. Trudniejszy tryb. Ale spoko jakby. Ja mówię, zostaję sobie na ulepszeniach. Zostaję sobie na ulepszeniach, jak pójdę do kolegi, wrócę i będą ulepszenia już porobione, że tak to ujmę, nie? Czy jak pójdę na dwór, czy nie wiem, jak gdzieś wyjdę z domu, no to sobie zostawię, żeby te ulepszenia się robiły. Okej, na razie nic mi nie przeszło, ale czuję, że no w tej rundzie się już to może zmienić. Ulepszmy zasięg. Mogę tutaj oczywiście modyfikować first, last, strong. Tak jak klasycznie w balonikach, ale kurde, szkoda, bo to graficznie chyba się skupili jednak na Bloons Tower Defense 5. Okej, tutaj, że można za 5 tych jakiś tam boost sobie odpalić, no spoko. O kurde, to jest jakieś trudniejsze. To już jest jakieś trudniejsze, patrzcie, jak te baloniki tu zapierdzielają, nie? Masakra jakaś. Już straciłem, to była piąta runda, a ja straciłem już 16 punktów życia. Niedobrze, bardzo niedobrze. No, dostawmy tutaj jeszcze jedną małpkę, co się będę. Okej, czy tu mamy wszystko? Wszystko już mamy kupione, co możliwe. Tutaj mogę zasięg jeszcze kupić. No dobra, na razie jakoś sobie radzę. Jest szósta runda dopiero. Muszę siódmą przeżyć, ale okej, w szóstej rundzie nic nie straciłem, przynajmniej na razie. Ostatnia runda, moi drodzy, siódma. No, tutaj jest dużo gorzej, ale nie, na razie sobie radzimy. Dobra, no tym zestawem sobie w miarę spoko radzę. O, tu jest jeszcze ulepszenie, którego nie dostrzegłem. Super, jakbym mógł używać więcej tych ninja małpek, muszę zbudować jeszcze jeden domek po prostu na te ninja małpki, żebym mógł ich używać więcej po prostu. To wydaje mi się, że byłoby spoko. Okej, super. Collect. No i prawidłowo. Również tu zbudowałem. Aha, super, bo będziemy mogli jeszcze używać tego jednego takiego, tak zwanego, jak ja to kolokwialnie mówię, słoneczka. Dobra, czy my możemy... Troszeczkę nam brakuje hajsu. Żeby zbudować, chciałem zbudować kolejne tutaj, wiecie, jak to się mówi, to banane farm, bo to mamy w zadaniach, ale no troszeczkę brakuje mi pieniążków. No ale okej, moi drodzy, ja sobie to jeszcze na pewno będę ogarniał, o co tu chodzi, niedługo w ogóle wbijemy szósty poziom. Liczę, że wam się spodobał odcinek, tak jak mówię, od was zależy, czy seria zostanie, czy też nie. Dajcie znać, może coś poprawić, coś zmienić, może audio za głośno, za cicho. 34 minuty wstępnego odcinka. Dajcie znać, czy chcecie serię, czy też nie. Mówię, nie byłaby zbyt często, bo jednak dużo tych baloników jest na moim kanale, a mój kanał nie opiera się tylko na balonikach. Również czekamy na Bloons Tower Defense 6, także jeżeli wyjdzie szóstka, to pewnie Monkey City byłoby już bardzo rzadko. No ale tak jak mówię, dajcie znać,
Mi się gra całkiem przyjemnie, także wydaje mi się, że jakiś czas na, wiecie, serię mogę jakieś tam, mogę sobie serię z tego zrobić. Nawet jeżeli miałaby się zamknąć w 10 odcinkach, czy ilu, to zawsze wydaje mi się, że to spoko. Także ja wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć, dajcie koniecznie znać, co sądzicie.